Mili Państwo, smacznego w Światowym Dniu Sernika, którą to potrawę wielce spopularyzował w Polsce król Jan III Sobieski. A sernik dziś rozmnożył się ponad wszelkie spodziewanie i dlatego na półkach w cukierniach piętrzy się, a to sernik tradycyjny, a to krakowski, nowojorski, świąteczny, wiedeński, z makiem, pod kokosową pierzynką, migdałowy, pomarańczowy, a także sernik z owocami, z jabłkami, jagodami, truską, czy biśniami oraz mój ulubiony sernik mianowicie o nazwie Izaura. Jeden kęs i z miejsca czuję się jak Leoncio. Historia. 30 lipca miały skłonność wydarzać się rzeczy straszne i apokaliptyczne. Tego bowiem dnia, dla przykładu w roku 1908, ludzkość przeżyła bodaj najbardziej drastyczne zderzenie z kosmosem. Wtedy to gigantyczna kula ognia, najprawdopodobniej spowodowana rozerwaniem dużego meteoroidu lub komety, skosiła 80 milionów drzew w pobliżu kamiennej Rzeczki Tunguskiej w Guberni Jenisejskiej w Rosji. Ta asteroida miała rozmiary potężnego wieżowca i rozpadła się na kawałki na 10 kilometrów nad Ziemią, a i to uderzenie tych części było słyszalne w promieniu tysiąca kilometrów. Uczeni do tej pory spierają się na temat, dlaczego tak potężne uderzenie zahaczyło o naszą planetę, a hołdownicy licznych teorii spiskowych i tak obstają przy tym, że mianowicie w gubernii jenisejskiej nastąpiło spotkanie z UFO, tylko rządy ukrywają ten fakt przed światową opinią publiczną i tutaj każdy powinien pozostać przy własnym zdaniu. Innego typu kataklizm zaczął się 30 lipca roku 1916, ponieważ tego dnia rozpoczęła się bitwa nad Sommą między Brytyjczykami i Francuzami, a wojskami niemieckimi. Wszystko w ramach I wojny światowej. Brytyjski generał Douglas Haig donosił na dzień przed rozpoczęciem bitwy, że, cytuję, mężczyźni są we wspaniałym nastroju. I w takim podobno pogodnym nastroju zaczęła się jedna z najkrwawszych bitew w historii ludzkości, która pochłonęła ponad milion ofiar po obu stronach. A somma, jak to somma, rzeczka średniej wielkości płynie sobie spokojnie i wpada do kanału La Manche, i nadziwić się nie może ludzkiej głupocie. I jeszcze 30 lipca 1936 roku ukazała się drukiem w Stanach Zjednoczonych powieść Margaret Mitchell pod tytułem Przeminęło z wiatrem. Ta saga dała ludzkości wiele głębokich przemyśleń. Jedno z nich sformułowała główna bohaterka Scarlett O'Hara, która monologowała tak. Dlaczego dziewczyny muszą udawać idiotki, żeby złapać męża? No, może dlatego, że panowie nie wiedzą, czego chcą, tylko im się zdaje, że wiedzą. I jeżeli daje im się to, czego oczekują, zaoszczędza się sobie samej wielu przykrości, no i nie zostaje się starą panną. I niech ktoś próbuje zaprzeczyć. Niech ktoś próbuje. Wiesław Kot.